Dobra, teraz się nagrywa. Wiesz na pewno? Na pewno. To? 100%. Nie tylko ja piję, nie towarzyszy. Jesteśmy w hotelu Polennym w Wiśle. Tutaj będziemy świętowali sukces projektu Wisła. Szykuje się duża impreza. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miasta Wisła. Będzie wspaniały after party. Przykład się za dekoracje. Balony, sala jest pięknie przystawiona. Świetna muzyka, no i sala jest klimatyzowana. Sprawdziliśmy też menu. Jest w porządku. Piwo nie jest przesadnie drogie. Zamówiliśmy DJ-a. Po prawo ode mnie, tego nie widać w kadrze, ale tam jest parkiet. DJ ma swoje. Są lustra. Miejsce są lustra. Nie można się świetnie bawić. No i to nasze ostatnie chyba spotkanie już z Wami. I dlatego też chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili naszego bloga w ciągu ostatnich 2 miesięcy. No i tym, którzy pomogli nam na trudnej drodze do źródeł Wisły. Wymienimy może. Dziękujemy Maćkowi Kruczkowi, nieocenionym kompanem. Tak. Pawłowi Żukowskiemu z telewizji Krzak, Kubie Lizakowi, Andrzejowi z Bydgoszczy, dużej Ady z Torunia, Bartkowi z Szczecina, Przemkowi z Krakowa, Dziadowi z Moskowski, leśnym ludziom, tak, taksówkarzom z Wisły, pani, która wczoraj wiozła nas autostopem, rodzinom i bliskim, Haremu na pomoc w znalezieniu kawisiołki. No i temu kolesiowi, co mieszka z Kluczkiem i wozi wózkiem im kawisiołkę. Przede wszystkim wszystkim ludziom, którzy nam udostępnili imków, co jest pani Adam. Halince. Pani Halinca z Wisły. Adam z Poznania. Jeszcze, na pewno komuś jeszcze powinniśmy podziękować. A Barbarze i Nadzie za noc w Wiśle. No i... Pozdrawiamy również Budzimek z Dromex i fotografów.com. Bez ich wsparcia, również finansowego, nie udałoby nam się włączyć po tym kraju przez ostatni miesiąc. No i cóż. A, oczywiście, pozdrawiamy również profesora Górkę. Myślę, że spotkamy się już niebawem przy nowym projekcie. Mam już kilka nowych pomysłów i propozycji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Póki co żegnamy się z Państwem. Do widzenia. Okej. Mówili dla Państwa Bartek.